Dekupaż to sztuka ozdabiania przedmiotów papierowymi motywami wyciętymi z serwetek. W ten sposób można dekorować małe pudełka, a nawet duże meble. Ja zachęcam do tego, aby w techniką dekupaż ozdobić wielkanocne jajo. Mam tutaj ze sobą takie jajo ozdobione właśnie techniką dekupaż. Wykonałam je w bardzo prosty sposób. Po pierwsze, aby uzyskać takie jajo, należy kupić jajo styropianowe. Oraz serwetki. Z serwetek wycinamy motywy, naklejamy je na przedmiot i pokrywamy specjalnymi do tego celu przygotowanymi preparatami, lakierami. I w ten sposób możemy uzyskać bardzo piękne y, zdobienia, tak jak na tym jajku. Tutaj mam jajko przedstawiające motyw kwiatowy. Jajko w stylu, można powiedzieć, takim wiktoriańskim, z lekka. Czy na przykład jajko przedstawiające? kwiaty. Zastosowałam tutaj jeszcze taki motyw ozdabiania za pomocą srebrnych kuleczek. Takie kuleczki są również do nabycia w sklepach dla plastyków i dla osób zajmujących się dekupażem. Jeżeli chcecie nauczyć się ozdabiania jaj techniką dekupaż, serdecznie zapraszam Was na Wielkanocny Jarmark Rękodzieła, który odbędzie się w najbliższy weekend, 23 i 24 marca w Skansenie na terenie Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Tam od godziny 13 30 do 16 będę prowadziła warsztaty dekuparz. Nauczycie się tego, jak przygotować jajo do ozdabiania, jak jajo ozdobić, jak wycinać motywy, jak je naklejać i jak stworzyć piękne dzieło własnoręcznie. Dekuparz jest metodą, która pozwala się zrelaksować i odkryć w sobie pasję. Dodam jeszcze, że jest to sztuka, którą zajmowały się dawniej na przełomie XVII, XVIII wieku damy na francuskich i włoskich dworach. W ten sposób ozdabiały pudełka, ozdabiały albumy, książki, ozdabiano również parawany. Ta sztuka z czasem uległa zapomnieniu, ale właśnie odradza się w naszych czasach i coraz więcej osób zajmuje się właśnie tego typu rękodziełem. Zachęcam, abyście również Wy odkryli w sobie pasję do ozdabiania przedmiotów za pomocą techniki dekuparz. Zapraszam na warsztat.